Jest przełamanie Polaka. Czekał na gola 1031 minut. Aleksander Buchsa może wreszcie odetchnąć. Młodzieżowy reprezentant Polski na kolejne trafienie w barwach Tirol czekał 1031 minut. 21-latek wreszcie przełamał się w meczu ligowym z Austrią Lustenau, gdy wykorzystał rzut karny. To dla niego trzecie trafienie w tym sezonie i zarazem pierwsze w rozgrywkach ligowych. Aleksander Buchsa w lipcu 2023 roku trafił na wypożyczenie do WSG Tirol z Genoi. W debiucie trafił do siatki w meczu pierwszej rundy Pucharu Austrii z Hallerbach, ale potem przeżył niesamowitą strzelecką posuchę. 21-latek nie zdołał trafić do siatki przez 1031 minut. W sobotnim meczu 24. kolejki austriackiej Bundesligi napastnik młodzieżowej reprezentacji Polski wreszcie miał okazję do radości. Buchs zameldował się na placu gry w 56. minucie i 4 minuty później skutecznie egzekwował rzut karny, dając swojemu zespołowi wyjazdowe zwycięstwo. Zespół WSG Tirol uciekł tym samym od strefy spadkowej na dystans 5 punktów. W następnej kolejce zespół polskiego napastnika zmierzy się z SCR Altach. Jak myślicie, czy Aleksander zrobi lepszą karierę od swojego brata? Dajcie znać w komentarzu.